Zaczniemy od przypomnienia podstawowego założenia. W budowaniu stolika prawdy naszym założeniem jest i pozostanie to, że Bóg jest miłością. Jan mówi, że kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Pozwólcie, że to sparafrazuję. Jan mówi, że jeśli nie jesteś miłującym człowiekiem, jeśli miłość nie jest najważniejszą wartością, którą kierujesz się w życiu, nie jesteś w stanie zrozumieć, kim jest Bóg, gdyż Bóg jest miłością. Zauważyliśmy, że Bóg nie jest jedynie miłujący, co byłoby przymiotnikiem opisującym postępowanie czy cechę Boga. To byłoby umiarkowane stwierdzenie. My także bywamy miłujący. Gdyby Jan napisał, Bóg jest miłujący, byłaby to prawda, dość łatwa do przyjęcia. Ale Jan idzie krok dalej, a nawet kilka kroków. Kiedy podaje równoważnik gramatyczny i teologiczny, mówi, że Bóg jest nie tylko miłujący w swoich cechach czy osobowości, ale jest miłością w swojej zasadniczej naturze. Pogląd, iż Bóg jest miłością, stanowi kamień węgielny, podstawę, na której budujemy. Kiedy zaczynamy zauważać inne prawdy, które dokładamy do naszego stolika prawdy, na przykład kreacjonizm, prawdę o tym, że Bóg stworzył świat jako dobry, porównujemy je z prawdą o tym, że Bóg jest miłością i dostrzegamy między nimi zgodność, a nawet wzajemne uzupełnianie się. Zastanówcie się nad tym, co teraz powiem. Mam nadzieję, że docenicie wagę tego stwierdzenia. Stwarzanie nie uczyniło Boga miłującym, ale miłość uczyniła Boga twórczym. Czy dostrzegacie różnicę? Nie było tak, że obojętny i nieczuły Bóg postanowił coś stworzyć i zauważył, że mógłby to pokochać. Boża miłość nie wyrosła z faktu, że Bóg coś stworzył. Biblia uczy, że Bóg stwarzał z miłości. Bóg stwarza, bo miłuje. Biblia mówi to od samego początku. Zauważyliśmy, że Pismo Święte zaczyna się ważnymi słowami. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale jest zdanie, które powtarza się raz po raz w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. To było dobre. Przyjrzyjmy się temu wyrażeniu. Czytam od wersetu drugiego. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. To wyrażenie będzie się powtarzać raz za razem w opisie stworzenia. Przejdźmy do wersetu 10. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Werset 12. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. Werset 17 i 18. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. Werset 21. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego i widział Bóg, że to było dobre. Ten sam motyw znajdziemy jeszcze w dwóch wersetach. Werset 25. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich i widział Bóg, że to było dobre. Kiedy ta seria dobrych zamierzeń zmierza ku kulminacji, w wersecie 31 Bóg idzie krok dalej i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, całe stworzenie, a było to jakie? Bardzo dobre. Tak zaczyna się Pismo Święte. Księga Rodzaju zaczyna się przedstawieniem Boga jako Stwórcy, bo miłość jest twórcza. Pobraliśmy się z żoną 9 kwietnia 1999 roku. Przez 2,5 roku nie mieliśmy dzieci, a potem podjęliśmy decyzję, jak to często czynią małżeństwa, choć nie zawsze jest to zaplanowane, by mieć dzieci. Dlaczego? Czy chodzi tylko o przekazanie DNA? Jakiś darwinowski impuls?
Nie, nie jest to także impuls seksualny. Dlaczego ludzie chcą mieć dzieci? W znacznym stopniu wynika to z miłości dwojga ludzi i pragnienia dzielenia tej miłości z innymi. Miejmy dzieci, byśmy mogli je miłować i by one mogły miłować nas. Będziemy rodziną. To właśnie widzimy w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju Bóg mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz. Podobieństwo do Boga nie jest odzwierciedlone w mężczyźnie lub kobiecie, ale w rodzinie. Bóg jako rodzina stworzył rodzinę na swoje podobieństwo. Musimy zrozumieć głębię i wielkość faktu, iż Bóg jako istota zdolna do więzi ma tę zdolność jako element swojej zasadniczej natury. Bóg jako Ojciec, Syn i Duch Święty jest boską rodziną, boską społecznością, boską więzią. Nic dziwnego, że więzi odgrywają tak istotną rolę w życiu. Pragniemy łączności z innymi, bliskimi i przyjaciółmi. Mark Zuckerberg zarobił miliardy dolarów, tworząc portal Facebook. Portal ten nie wytworzył potrzeby więzi. Stał się jedynie narzędziem dostępu do rzeczywistości, która istniała zawsze. Ludzie pragną łączności z innymi. Jesteśmy tak stworzeni, bo Bóg jest taki. Kiedy Bóg stworzył ludzkość na swój obraz jako istoty zdolne do więzi, szkoda, że nie mamy czasu, by powiedzieć o tym więcej, najpierw przyprowadził do Adama zwierzęta parami. Uczynił to po to, by Adam odczuł tęsknotę, której wcześniej sobie nie uświadamiał z taką siłą. Adam rozejrzał się, zobaczył żyrafę i pomyślał: trochę za wysoka. Zobaczył hipopotama i pomyślał: trochę za gruby. Zapytał: gdzie jest kość z mojej kości i ciało z mojego ciała? Bóg postarał się uświadomić Adamowi pustkę, aby Adam na widok Ewy wiedział, że jest to osoba, na którą czekał. Od razu poczuł z nią więź. Pierwsze, co Bóg im nakazał, to: rozradzajcie się i rozmnażajcie. Innymi słowy, Bóg obdarzył ich zdolnością tworzenia więzi i polecił im powoływanie do istnienia kolejnych ludzi. Ten obraz, w którym rzeczywistość na zasadniczym poziomie jest oparta na więziach, to piękny obraz. Znany protestancki teolog Millard Erickson powiedział: jeśli rzeczywistość jest zasadniczo fizyczna, to znaczy złożona z materii i energii, bez Boga, najważniejszą konstytuującą siłą, to znaczy trzymającą wszystko razem, byłby elektromagnetyzm. Jest to zasadnicza siła, która utrzymuje strukturę atomów, łączy je w cząstki. Jednak jeśli rzeczywistość jest zasadniczo społeczna, to najważniejszą konstytuującą siłą jest ta, która łączy osoby, mianowicie miłość. To są te dwie różne palety barw, o których mówiliśmy. Jeśli rzeczywistość to tylko materia i energia, które się poruszają, to obraz jest nijaki i czarny. Pozostaje tylko elektromagnetyzm, neurochemia, bezcelowość na stercie gnoju. Jednak jeśli Bóg jest miłością w swojej zasadniczej naturze i taka jest prawda o wszechświecie, wówczas zaczynają się otwierać wspaniałe widoki i panoramy, w których my sami jesteśmy stworzeni do więzi, bo Bóg nas tak stworzył. Pismo Święte rozpoczyna się tym pięknym obrazem nie tylko poziomych więzi Adama i Ewy, a potem także ich dzieci, ale także pionowych więzi ludzi z Bogiem. Jest to piękny rodzinny obraz. Bóg jako rodzina, Ojciec, Syn i Duch Święty, stworzył inną rodzinę na swój obraz, ale ta nowa rodzina, i to jest naprawdę niesamowite, także należy do rodziny Boga. Rodzina Boga, rodzina ludzka i rodzina anielska tworzyły jedną rodzinę, ale ta rodzina została rozbita, o czym powiemy za chwilę. Naszym punktem wyjścia i biblijnym punktem wyjścia w tej kwestii jest zasadnicza prawda dotycząca natury rzeczywistości i natury Boga. Mianowicie, że Bóg jest miłością. Wielu ludzi chciałoby w to wierzyć.
Ale trudno im w to uwierzyć, gdyż widzą tak dużo bólu, cierpienia, krzywdy w świecie, iż sądzą, że nie może istnieć dobry Bóg, który toleruje taką sytuację. Tak więc mówią, albo Bóg jest niegodny mojej czci i uwielbienia, bo lubuje się w cierpieniu, albo po prostu nie ma Boga. W ten sposób ludzie odchodzą od Boga wskutek istnienia powszechności cierpienia. Karol Darwin był jedną z takich osób. Jak wspomnieliśmy, rozpoczął naukę w seminarium duchownym na Uniwersytecie w Cambridge. Ale kiedy w wieku 22 lat wyruszył w podróż jako przyrodnik, jego uwagę zwróciła powszechność cierpienia, którą usiłował wyjaśnić. Tak więc jego teoria nie zrodziła się jako teoria naukowa, ale jako religijne wyjaśnienie rzeczywistości. Powinniśmy o tym pamiętać, bo jest to dobrze udokumentowane. Powtarzam, teoria Darwina nie powstała jako przede wszystkim teoria biologiczna, ale jako religijne wyjaśnienie istnienia cierpienia. Poświęcimy temu część dzisiejszego wykładu. Oto cytat z autobiografii Darwina. Nikt nie zaprzeczy, że w świecie panuje ogrom cierpienia. Niektórzy próbowali je wyjaśnić w odniesieniu do ludzi, domniemując, jakoby służyło ono ich moralnej poprawie. Jednak liczba ludzi na świecie jest nieznaczna w porównaniu z liczbą wszystkich czujących istot, które często cierpią, dotkliwie bez żadnej moralnej poprawy. Istota tak potężna i pełna wiedzy jak Bóg, który mógł stworzyć wszechświat, jest w naszych skończonych wyobrażeniach wszechmocna i wszechwiedząca. Zmusza nas to do przypuszczenia, że jego dobroć nie jest nieograniczona, bo co dobrego może być w cierpieniach milionów zwierząt od zamierzchłych czasów? Ten stary argument z cierpienia przeciwko istnieniu Boga wydaje mi się mocny, a powszechne występowanie cierpienia jest zgodne z poglądem, że wszystkie organiczne istoty powstały przez wariację i dobór naturalny. Docencie to, co Darwin tu napisał. Po pierwsze, to trafne spostrzeżenie, choć złe wytłumaczenie. Darwin zauważył to, co każdy z nas dobrze wie, że świat jest miejscem straszliwego cierpienia. Wystarczy obejrzeć wiadomości w telewizji, same złe. Świat jest pełen cierpienia. Zapytacie, jak to pasuje do obrazu, który malowaliśmy? Zaraz to wyjaśnię. Iż Bóg pozwolił ludziom, by decydowali o sobie. Zamiast postrzegać prawdę, że Bóg jest miłością oraz prawdę o cierpieniu w świecie jako wzajemnie się wykluczające, odkryjemy dzisiaj, że równoczesne istnienie tych dwóch stron rzeczywistości ma zupełnie racjonalne wyjaśnienie. Cierpienie jest prostą konsekwencją tego, choć Boga boli to bardziej, niż możemy sobie to wyobrazić. Pamiętając o tym, przeanalizujemy całe zagadnienie po kolei. Jednym z moich ulubionych fragmentów w Piśmie Świętym jest 8 rozdział listu do Rzymian, który wspomniałem w jednym z poprzednich wykładów. Czytaliśmy wtedy o tym, że Duch Święty świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg objawia się nam wewnętrznie, więc intuicyjnie wiemy, że On istnieje. Ale w tym samym rozdziale, ulubionym rozdziale w mojej ulubionej księdze biblijnej, Paweł zamieszcza wzmiankę o stanie świata. Zwróćcie uwagę, co mówi. Samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Wzdycha, boleje. I wespół boleje aż dotąd. Postaram się wam uświadomić, jak ważny jest ten fragment. Biblia nie każe nam zamykać oczu na rzeczywistość i zaprzeczać realności cierpienia. Nie na tym polega postawa wiary. Więcej, Biblia potwierdza, że świat jest pełen cierpienia. Paweł mówi wręcz, że stworzenie wzdycha i boleje, oczekując odkupienia. A jak to jest w innych systemach religijnych? Przypomnę, że dzielą się one na trzy zasadnicze grupy. Po pierwsze, ateizm, który zakłada, że Boga nie ma. Po drugie, monizm, według którego Bóg i wszechświat są jedno.
Po trzecie, teizm, według którego Bóg jest ponad światem. Najważniejsze systemy reprezentujące monizm to hinduizm i buddyzm, ale są także inne. Przedstawiają one przedziwne wyjaśnienie ludzkiego cierpienia. Mianowicie jest ono rzekomo iluzoryczne, jest złudzeniem. Właściwie wszystko, co ukazuje jakieś różnice, jest złudzeniem. Przed laty przeczytałem przypadkiem krótki wiersz, który wrył mi się w pamięć. Hinduski mistrz uzdrowienia. Uczysz, że nie ma cierpienia. Skoro tak, wyjaśnij dlaczego. Gdy usiądę na szpilce, kolego, to odczucie się w rozkosz nie zmienia. Autor zapytuje, skoro ból nie istnieje, to dlaczego boli mnie, kiedy usiądę na szpilce? Nie wydaje się to iluzją, ból jest realny. Pismo Święte nie każe nam wyłączyć myślenia i udawać, że cierpienie nie istnieje. W szkole średniej miałem koleżankę, która pochodziła z ugrupowania religijnego zaprzeczającego istnieniu chorób i cierpienia. Ludzie ci twierdzą, że jeśli ktoś czuje się chory albo cierpi, to tylko dlatego, że mu się tak wydaje. Wmawia ludziom, że jeśli powiedzą sobie, że tego cierpienia nie ma, to ono zniknie. Ale to nie działa. Kiedy mała dziewczyna zostanie porwana z przed domu i uprowadzona, zgwałcona, zamordowana i wrzucona do śmietnika, nie może udawać, że to się nie stało, bo to nie zniknie. Żyjemy w świecie pełnym bólu. W tym świecie jedni ludzie zabijają innych z powodu koloru skóry, kształtu nosa i setek innych nieistotnych różnic. Nasze udawanie, że to się nie dzieje, nie uczyni świata szczęśliwym. Cierpienie jest realne, a Darwin, przyglądając się cierpieniu w świecie przyrody, podobnie jak my przyglądamy się cierpieniu zwierząt i ludzi, a zwłaszcza dzieci, zadawał sobie pytanie, jak to możliwe, by Bóg istniał? Jak to pogodzić? Wiedzcie, że Pismo Święte liczy się z takimi odczuciami. Wyraża się z pełnym zrozumieniem dla odczucia bólu, wzdychania cierpiącego świata. Następny fragment pochodzi z Apokalipsy Jana. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu. Możemy jeszcze dodać cierpienia, już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Obietnica świata, w którym nie ma łez, bólu i cierpienia, jest przyznaniem, że ten świat jest ich pełen. Nie przeoczcie tego subtelnie podkreślonego faktu, iż Pismo Święte nie każe nam przeczyć realności i powszechności cierpienia w świecie. Pewnego razu ktoś zapytał Jezusa o to, dlaczego pewnych ludzi spotkało nieszczęście. Jezus odpowiedział wtedy, że na tym świecie zdarzają się tragedie. Ale największą tragedią jest odrzucić wezwanie do nawrócenia i utracić życie wieczne. Ten epizod został opisany w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza. Nieraz zmagałem się z tym fragmentem. Sądzę, że Jezus nie wypowiedział tych słów w sposób lekceważący. Mówił to z prawdziwym bólem i troską. Jednak powiedział o ludziach zabitych przez upadający budynek tak, jakby tego rodzaju zdarzenia były częścią egzystencji na tym świecie. Jezus wiedział, że Bóg nie zatrzyma każdego kierowcy prowadzącego samochód z nadmierną prędkością, czy młodego człowieka skaczącego na głowę do mętnej wody. Mówiąc o wieży, która zabiła niewinnych przechodniów, Jezus przedstawił świat, który nie funkcjonuje normalnie, bo nie jest normalny. Nasuwa się pytanie, dlaczego Bóg pozwolił, by taki świat istniał? Podobnie jak Darwin, wielu ludzi nie może pogodzić istnienia cierpienia i śmierci z założeniem, że Bóg jest dobry. Spróbujemy dzisiaj wykazać, że nie ma tu żadnej sprzeczności, a Pismo Święte zapewnia, że Bóg położy kres cierpieniu. Kiedy zbliża się czas porodu, jest to bolesne i przerażające doświadczenie dla kobiety. Paul uses the same analogy repeatedly.
Paweł, podobnie jak Jezus, posługuje się tą analogią, by wykazać, że po cierpieniach nastąpi nowe życie. Apostoł Paweł w wersecie, który cytowaliśmy, mówi dosłownie o bólach porodowych. Poród jest bolesny, nie jest bezsensownym cierpieniem, bo prowadzi do czegoś dobrego. Zapamiętajcie tę analogię. Paweł i Jan przyznają, że świat jest pełen cierpienia. Biblia nie każe nam odwracać oczu i twierdzić, że świat jest absolutnie wspaniały we wszystkich szczegółach. Nie, mówi, że jest źle, ale nie zawsze tak będzie. Niemniej pozostaje pytanie, dlaczego teraz tak jest? Na początku, kiedy Bóg stworzył świat, wszystko było dobre. Dzisiaj nadal pewne rzeczy są dobre, ale nie wszystkie. Chcemy wiedzieć, dlaczego. John Milton napisał poemat Raj Utracony, zaliczany do klasyki literatury angielskiej. Kiedy pisał to dzieło, był już niewidomy, więc dyktował je swoim córkom. Cały ten monumentalny poemat musiał się pomieścić w jego głowie. We wstępie autor napisał, iż celem tego dzieła jest usprawiedliwienie postępowania Boga wobec ludzi. Innymi słowy, starał się wyjaśnić istnienie zła, cierpienia i śmierci. Ten dział teologii ma swoją naukową nazwę – teodicea. Od teos – Bóg i dike – sprawiedliwość. Teodicea to próba wyjaśnienia dobroci i sprawiedliwości Boga wobec powszechności zła i cierpienia w świecie. Jak możemy twierdzić, że Bóg jest dobry i że jest miłością, a jednocześnie przyznawać, że w świecie istnieje cierpienie? Milton właśnie dlatego napisał swój poemat Raj Utracony, by usprawiedliwić postępowanie Boga wobec ludzi. Cornelius Hunter w swojej książce Bóg Darwina zapisał znakomite spostrzeżenie dotyczące zarówno Miltona, jak i Darwina. Może się wam wydać nieco zawiłe, ale i tak je przytoczę. Zarówno Milton, jak i Darwin postrzegali Boga jako zasadniczo deterministycznego, podejmującego wedle własnej woli decyzję, co ma się wydarzyć. My budujemy na podstawowym założeniu, że Bóg jest miłością. Milton i Darwin budowali na innym założeniu, że Bóg jest suwerenem. Władcą, panującym absolutnie nad wszystkimi. Jeśli zaczniecie budować na takim fundamencie Boga jako suwerena, władcy i panującego, będziecie podkreślać Jego funkcję, ale przeoczycie to, kim On jest, jaką jest istotą. Zwróćcie uwagę na to, co twierdzi Hunter o Miltonie i Darwinie, którzy mieli deterministyczny obraz Boga, który decyduje, kto ma być zbawiony, a kto potępiony, przyjęty albo odrzucony, na kogo upadnie wieża. Taki Bóg byłby jak władca lalek, programujący wszystko, co ma się wydarzyć na scenie świata. Biblia przedstawia zupełnie inny obraz Boga. Hunter pisze, obaj zmagali się z problemem zła. Milton w dziedzinie moralności, Darwin w przyrodzie. Obaj znaleźli rozwiązanie. Teraz uważajcie, to jest klucz do zrozumienia tego wykładu, w którym pytamy, dlaczego dzieci cierpią. Zarówno Milton, jak i Darwin, podobnie jak miliony chrześcijan dzisiaj, znaleźli rozwiązanie, odseparowując Boga od zła. Odseparowując Boga od cierpienia. Co najważniejsze, obaj mieli podobne pojęcie o Bogu, podobny deterministyczny obraz Boga. Jak właściwie powinno wyglądać Boże stworzenie według Darwina? Nie wiemy, ale możemy założyć, że Darwin w znacznym stopniu kierował się nienaukowymi założeniami. Miał określony sposób pojmowania Boga, a ten sposób, jak u Miltona, nadawał kontekst jego przemyśleniom.
Hunter podkreślał fakt, że wszystko, co myślimy o Bogu, wypływa z Jego zasadniczego obrazu, jaki przyjmujemy. Opieramy na tym także nasz sposób myślenia o świecie, więziach, cierpieniu itd. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy to, kim jest Bóg. Zarówno Milton, jak i Darwin w znacznym stopniu budowali na niewłaściwej podstawie. Jaki jest nasz punkt wyjścia? Bóg jest miłością. Czytajmy dalej. Choć biologia dopiero się rodziła, a wiedza o funkcjonowaniu organizmów była nikła, Darwin był przekonany, iż ma dość dowodów, by wykazać, że Bóg nie stworzył tego świata. Darwinowska teoria ewolucji była w zasadzie rozwiązaniem problemu zła w przyrodzie, próbą teodycei. Darwin z biologicznego punktu widzenia pisał teodyceę, usiłując udowodnić, że Boży sposób postępowania nie jest możliwy do usprawiedliwienia. Milton napisał poemat z punktu widzenia teologii i filozofii, usiłując dowieść tego samego. Spostrzeżenie Huntera trafia w sedno. Obaj usiłowali podać wyjaśnienie, dystansując Boga od zła i cierpienia. Darwin ostatecznie zdystansował go tak daleko, iż twierdził, że Boga nie ma. Wyrzucił go z wszechświata. Ale dlaczego wcześniej go potrzebowaliśmy? Chcę wam dzisiaj wykazać, że rozwiązanie problemu jest odwrotne do tego, jakie przyjęli Darwin i Milton. Odpowiedź na problem cierpienia i jego rozwiązanie leżą w tym, iż Pismo Święte przedstawia obraz Boga, który cierpi wraz ze swoim stworzeniem. Rozwiązanie nie polega na zdystansowaniu Boga od zła i cierpienia, ale odwrotnie. Biblia przedstawia Boga, który przybliża się do swojego stworzenia w jego upadku i cierpieniu. Historia biblijna przedstawia to w niesamowity sposób. Bóg przybliżył się tak bardzo do swojego cierpiącego stworzenia, iż wziął na siebie jego największy problem – śmierć. Taki jest biblijny obraz Boga, nieobojętnego i niezainteresowanego, ledwie zauważającego cierpienie dzieci, wojny, choroby, gwałty, ludobójstwo. Nie nieczułego i niewrażliwego, jak chcą go widzieć deiści. Pismo Święte ukazuje Boga, który pochyla się nad problemem cierpienia. Wróćmy do epizodu z 13 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus mówi o wieży, która upadła na niewinnych ludzi, by wskazać, że takie rzeczy się zdarzają. Boże rozwiązanie nie polega na zatkaniu wszystkich dziur w tamie, bo jest to niemożliwe. Jeśli Bóg ma szanować naszą wolność wyboru, nie może sztucznie zapobiegać wszystkim konsekwencjom naszych decyzji. Ale Bóg czyni coś innego i to jest tak piękne, że nie mogę się oprzeć wzruszeniu. Przybliża się do nas w naszym cierpieniu. Nawet jeśli cierpimy w konsekwencji naszych wyborów i działań, Bóg współczuje nam i jest blisko. Teraz trudny cytat, ale wart przeczytania. Pochodzi z powieści bracia Karamazów, Fiodora Dostojewskiego. Jeden z bohaterów, Iwan Karamazow, wybucha gniewem na Boga i woła. Chcę zobaczyć na własne oczy jagnię leżące obok lwa i ofiarę mordu, zmartwychwstającą i przebaczającą mordercy. Chcę tam być, kiedy wszyscy nagle zrozumieją, po co było to wszystko. Ale przecież chodzi o dzieci. Jak mam zrozumieć to, co je spotyka? Nie pojmuję tego. Po raz setny powtarzam, że jest wiele pytań, ale powołam się jedynie na dzieci, bo w ich przypadku to, co mam na myśli, jest bezsporne. Niejasne. Słuchaj, jeśli wszyscy muszą cierpieć, by zapłacić za wieczną harmonię, powiedz mi proszę, co mają z tym wspólnego dzieci? Co jeszcze może im zrobić piekło wobec tego, co już wycierpiały? A jeśli cierpienia dzieci mają dopełniać sumę cierpień niezbędnych jako zapłata za prawdę, to twierdzę, że taka prawda nie jest warta swej ceny. Czujecie patos i ból zawarty w tych słowach? Na pewnym poziomie, jako osoba wierząca w Biblię, muszę umieć odpowiedzieć na takie pytanie. Owszem, boję się tego pytania, bo nie znam wszystkich danych w tym równaniu. Odpowiedź nie leży w danych, ani teologicznym czy filozoficznym wyjaśnieniu. Odpowiedź leży w tym, że Bóg nie jest wyniosły, odległy ani obojętny na nasze cierpienia, ale jest taki, jak napisano o Jezusie, nazwą imię Jego Immanuel, Bóg z nami.
On jest z nami w naszym cierpieniu. A kiedy rozwiniemy ten obraz, zauważymy, że jego cierpienie wykracza daleko poza cierpienie kogokolwiek z ludzi. W tej chwili ktoś może zadać uzasadnione pytanie: dlaczego w ogóle istnieje cierpienie? Krótka biblijna odpowiedź jest bardzo interesująca, mianowicie w gronie aniołów nastąpił bunt przeciwko panowaniu Boga, opartemu na dobroci i miłości. Wiem, że to trudna do przełknięcia pigułka dla ludzi nieidentyfikujących się z religią, jednak przemyślcie to, bo wierzę, że jest to najlepsze możliwe wyjaśnienie. Mamy wszelkie powody wierzyć, że istnieje istota zwana diabłem. Skoro dostrzegamy zło i niemoralność jako rzeczywiste, to znaczy, że musiał istnieć ktoś, kto jako pierwszy dopuścił się zła i niemoralności. Nikt dzisiaj nie zaprzecza realności zła, z wyjątkiem niektórych ugrupowań religijnych. Zatem musiał być ktoś, kto jako pierwszy upadł. I to właśnie czytamy w Piśmie Świętym. Zło i cierpienie są bezpośrednią konsekwencją decyzji podjętej przez jedno z Bożych stworzeń. Jest to zdumiewająca prawda. C.S. Lewis nazywa to największym cudem, że Bóg stworzył istotę zdolną stawić mu opór. Spróbujcie zrozumieć wagę tego stwierdzenia. Wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny Stwórca. Obdarzył stworzenie prawdziwą wolą, inteligencją, rozumowaniem i intencjonalnością, tak by mogło, choć oczywiście nie musiało, i nie było do tego zachęcane, wybrać sprzeciw wobec Stwórcy. Bylibyśmy jedynie marionetkami sterowanymi przez Boga. Ale Bóg stworzył nas jako zdolnych do dokonywania autentycznych wyborów. I to tak daleko sięgających, iż mamy możliwość sprzeciwić się nawet temu, który dał nam tę zdolność wybierania. Myśl, że Stwórca mógł zostać odrzucony przez własne stworzenie, jest największym z Bożych cudów. Bez tego nie moglibyśmy istnieć. W Apokalipsie Jana czytamy: i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Biblia wskazuje tę anielską istotę, nazywając ją diabłem i szatanem. Hebrajskie słowo Satan oznacza oskarżyciela, tego, który się sprzeciwia, który jest przeciwko. Nie jest to imię własne, jak Dawid czy Marek, ale zwykliśmy go tak nazywać, szatan. Ten, który sprzeciwia się nie tylko nam, ale w swoim pierwotnym buncie wykorzystał swoją wolę, by stawić opór Bogu, który mu tę wolę dał. Jezus wypowiedział takie niesamowite słowa, kierując je do ówczesnych przywódców religijnych, którzy nie chcieli uznać jego mesjaństwa. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Mówiliśmy o tym w poprzednim wykładzie. Pragnienia, to, czego ja chcę. Biblia nazywa to pożądliwością, niekoniecznie w sensie seksualnym, ale w odniesieniu do silnych, nieopanowanych pragnień. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Liczy się tylko to, czego ja chcę. Więcej i więcej. Chcę tej dziewczyny, tego jedzenia, tego samochodu, tych pieniędzy. To jest pożądliwość. Oczywiście może mieć seksualne konotacje, ale nie musi. Jeśli obejrzeliście jakiś teledysk do piosenki jednego ze współczesnych raperów, to macie tam obraz pożądliwości. Wywyższanie siebie, najlepsze samochody i mnóstwo pieniędzy. Nie twierdzę, że wszyscy raperzy są tacy. Kiedy ja zostałem chrześcijaninem, niektórzy z moich kolegów zaczęli słuchać gangsterskiego rapu. W gruncie rzeczy to farsa. Chodzi o to, kto ma większe ego. Jest to tak prymitywne, że aż trudno uwierzyć, że ci ludzie traktują to poważnie. Patrzajcie, jakie mam złote łańcucha.
Przecież nikt nie może prowadzić dwóch samochodów jednocześnie. Posłuchajcie, co Jezus mówi dalej. Chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku. Co za dziwne słowa. Przecież na początku swojego buntu szatan nikogo nie zabił. Zapamiętajcie to. Według Pisma Świętego diabeł początkowo zaczął zadawać pytania i wysuwać insynuacje dotyczące panowania Boga i jego charakteru. Na początku nikogo nie zabił. Dlaczego więc był mordercą od początku? Oto dlaczego. Uważajcie. Bo grzech jest morderczy w swoich intencjach. Nie musi nawet być morderstwem, by był morderczy w intencjach. Na czym polega morderstwo? Na tym, że chce się czegoś tak bardzo, że jest się gotowym za to zabić. Usunąć innych z drogi za wszelką cenę, bo chodzi tylko o mnie. Dlatego Jezus mówi, nie musisz być mordercą, by być winnym mordu. Wystarczy, że pałasz gniewem na swego brata w takim stopniu, iż dosłownie mordujesz go w głębi serca. Jezus mówi, że szatan był mordercą od początku, bo choć nie popełnił morderstwa, egocentryzm, pożądliwość i egoizm są mordercze z natury. Ego domaga się panowania, a kto stanie mu na drodze, zostanie zmieciony. Rozumiecie to? To niesamowite oświadczenie. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Moglibyśmy mówić o tym kolejne 10 godzin. W mojej książce o Bogu i cierpieniu około 1/3 stanowi opis buntu szatana przeciwko panowaniu Boga. Nie przytoczę dzisiaj wszystkich biblijnych fragmentów, które mówią o tym. Co do zasady, bunt opiera się na egocentryzmie, a Jezus mówi, że taka postawa jest mordercza. Logiczne podsumowanie postawy buntu skończy się w miejscu, które wygląda dokładnie tak jak Golgota, gdzie diabeł ostatecznie przybija Jezusa do krzyża. Gdybyście zapytali szatana na początku jego buntu, co ty chcesz zrobić? Zabić Boga? Odpowiedziałby, ależ skąd? Ja tylko chcę żyć po swojemu, trochę inaczej. Bóg w swojej wszechwiedzy widział, że ta kręta ścieżka, na którą wkroczył szatan, doprowadzi go do tego, że ukrzyżuje Jezusa. Bóg powiedział mu, pokażę ci, jak to się skończy. Skończysz jako morderca. Odbierzesz życie komuś, komu zawdzięczasz życie. Nie, nigdy bym... Ależ tak. To właśnie uczynisz i tak kończy się grzech kompletnym, całkowitym, nieuleczalnym egocentryzmem. Jezus nie powiedział, musisz kogoś zamordować, żeby być mordercą. O nie, możesz mordować swoją postawą wobec kogoś. Możesz mordować swoim gniewem. Możesz mordować plotką. Nazywamy to zabójstwem postaci. Sprowadza się to do wywyższenia siebie i poniżenia innych. Nie musimy strzelać i uderzać nożem, by kogoś zabić. Apostoł Jan napisał, diabeł od początku grzeszy, odkąd zbuntował się przeciwko panowaniu Boga, panowaniu dobra i miłości. Po co przyszedł Jezus? A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus przyszedł, by naprawić świat. Jest to o tyle zdumiewające, że jako wszechmocny mógł zniszczyć diabła z taką łatwością, z jaką dziecko rzuca kamyk na ziemię. Gdyby tylko było to kwestią siły, mocy, potęgi czy energii, chwila i byłoby po wszystkim. Ale Bogu nie chodzi o fizyczną wojnę. Czy to nie jest fascynujące, że wszyscy superbohaterowie, Iron Man, Spider-Man, Batman, wszyscy mają swoje słabości, ale wpasowują się w podstawową potrzebę ludzkiej psychiki. Wszyscy czujemy, że potrzebujemy zbawienia. Dlaczego takie filmy są tak popularne? Bo ludzie mają niemal schizofreniczne, paranoiczne odczucie, że potrzebują ratunku.
Jednak wszystko, co Hollywood może nam dać, razem ze wszystkimi tymi superbohaterami, to fizyczny ratunek przed fizycznym problemem niesionym przez fizyczną przemoc. Gdyby chodziło tylko o to, wystarczyłoby, żeby Bóg napiął mięśnie i byłoby po zastępach szatana, ale Bóg nie toczy fizycznej walki przeciwko fizycznym wrogom przy pomocy fizycznej przemocy. On walczy o nasze uczucia. Nie przy pomocy naturalnej siły, ale siły charakteru. Przyciąga swoje stworzenie z powrotem do siebie. Cudem jest, że Bóg ukształtował i ożywił istotę zdolną go odrzucić. Wystarczyłaby jedna jego myśl, by taka istota przestała istnieć. Ale on walczy o nas. Chce nas odzyskać. Towarzyszy nam w naszej życiowej drodze. Doświadcza naszego bólu i trudu, rozpaczy i rozczarowań. Czyni to do tego stopnia, iż osobiście doświadczył śmierci, i to nie byle jakiej. Doświadczył śmierci strasznej, tragicznej. W męczarniach. Tak, iż umierając wołał: zapłacicie mi za to! Nie, przecież mógł zejść z krzyża w każdej chwili i zmieść wszystkich z powierzchni ziemi, gdyby tylko chciał. Co mówił na krzyżu? Co czuł wobec ludzi? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Taki jest Bóg. Moi drodzy, to niesamowity obraz. Tak piękny i tak głęboki. Jeśli jest prawdziwy, a wierzę, że jest, to po prostu niesamowite. Czy powiecie na to amen? Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale wiem, kto je zna. Jestem trochę jak Daniel przed Nebukadnesarem. Nie znam odpowiedzi, ale znam tego, który zna. I wiem, że Jezus jest odpowiedzią. Teraz mam ciekawą rzecz do przemyślenia. Cztery proste zasady pomagające nam zrozumieć, dlaczego istnienie świata, cierpienia, nie wyklucza istnienia Boga, który jest miłością. Po pierwsze, miłość z natury wymaga wolności. Większość ludzi rozumie to intuicyjnie, a im więcej się o tym mówi, tym bardziej się to zaciemnia. Wiecie, co to znaczy? Kiedy mężczyzna zmusza przemocą kobietę do uległości, nie patrzymy na to biernie i nie mówimy: ach, jakie to romantyczne, jakie piękne. Nie, jest to po prostu coś odrażającego i złego, bo taka wymuszona uległość, czyli gwałt, nie ma w sobie nic atrakcyjnego, jest wstrętna. Seksualność jest piękna jedynie wtedy, kiedy jest dobrowolna. Kiedy przestaje być dobrowolna, staje się paskudnym przestępstwem. Tak więc zasada, iż miłość wymaga wolności, tłumaczy się sama i dobrze ją rozumiemy. W 1999 roku poślubiłem moją żonę. To była piękna i przyjemna ceremonia w adwentystycznym domu modlitwy w Kalifornii. Była przyjemna, bo nikt nie mierzył do nas z broni i nie pytał. No to jak, bierzesz tego mężczyznę za męża i będziesz go miłować i troszczyć się o niego? Tak. Kochanie, przed nami miesiąc miodowy. Nie! Gdyby ktoś zmusił moją żonę do poślubienia mnie, jaki miałoby to sens? Zatem miłość wymaga wolności. Z tego wynika druga zasada. Prawdziwa wolność uwzględnia ryzyko. Zaznaczam, że chodzi o prawdziwą wolność. Sztuczna, ograniczona wolność nie wiąże się z ryzykiem. Kiedy daję mojemu synowi kluczyk do zabawkowego samochodu sterowanego radiem, nic nie ryzykuję. Przecież nie rozjedzie zająca. Ale kiedy jako nastolatek, a właśnie wkracza w ten wiek, bo ma 12 lat, zaczynam się pocić. Pewnego dnia przyjdzie do mnie i powie: tato, pożycz kluczyki. Zapytam: do samochodu? Tak, do samochodu. Chcemy jechać z kolegami na południe Kalifornii. Na zawody deskorolkowe. Mogę jechać z wami? Nie, wystarczy, że pożyczysz kluczyki. No nie, moje dzieci chcą ode mnie pożyczyć samochód. Kiedy się tak zestarzałem? Kiedy one się tak zestarzały? Muszę podjąć decyzję, z którą wiąże się ryzyko. Czy ryzykowne jest pożyczenie samochodu nastolatkowi? Tak, i wolność obejmuje ryzyko.
Miłość wymaga wolności, a wolność wiąże się z ryzykiem. Ale uważajcie dalej. Ryzyko pociąga za sobą odpowiedzialność. Jeśli pożyczę samochód mojemu synowi, zawierzam mu, a to czyni go odpowiedzialnym. Mówię mu, w tej nowej wolności masz do wyboru dobre i złe wybory moralne. Ufam, że dokonasz dobrych wyborów. Kiedy okazuje się komuś ufność, iż będzie podejmował lepsze moralne decyzje, tworzy się środowisko, w którym osoba ta może się rozwijać i stawać moralną. Innymi słowy, gdyby ludzie nie mieli okazji do podejmowania moralnych decyzji, jak mogliby się rozwijać w moralności? Z tych czterech powodów Bóg stworzył wszechświat, tak, a nie inaczej. Z tych czterech solidnych biblijnych powodów cierpienie istnieje na świecie, gdyż Bóg szanuje nasze wybory prowadzące do tworzenia świata pełnego cierpienia. Miłość wymaga wolności, a Bóg, który jest miłością, stworzył wszystko jako dobre i z miłości dał wolność stworzonym istotom. Wiedział, że czyniąc to, musi uwzględnić ryzyko. Wraz z ryzykiem oczekiwał odpowiedzialności. Adam miał obowiązek podejmować właściwe decyzje, moralnie poprawne. Gdyby Adam zawsze podejmował takie decyzje, rozwijałby się i stawałby się moralną osobą. Powtarzam to mojemu synowi raz po raz. On zadaje mi pytanie, ile muszę mieć lat, żeby... Wtedy odpowiadam mu. Wiek ma drugorzędne znaczenie. Nie liczy się to, ile musisz mieć lat, ale jak powinieneś być dojrzały. Mogę cię traktować jako osiemnastolatka, jeśli wykażesz, że jesteś w stanie zawsze podejmować decyzje takie, jakie powinien podejmować osiemnastolatek. Tak właśnie Bóg traktuje nas. Bóg mówi, ufam, że będziesz wybierać mądrze. Kiedy tak właśnie czynimy, stajemy się silniejsi i zmieniamy się. Postępowanie zgodne z wolą Boga może się stać dla nas naturalne. Did you get that? It becomes natural to make the decision that's consistent with God's will. Według Pisma Świętego jest to możliwe jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Nie możemy tego wytworzyć sami, ale Bóg daje nam Ducha Świętego i ufność w Jezusie. A kiedy popełniamy błędy i upadamy, Jezus nas podnosi. Kiedy upadamy, potrzebujemy Zbawiciela. A Jezus jest przy nas i mówi, idź i nie grzesz więcej. Tak powiedział kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Zaufał jej, że będzie właściwie korzystała z wolności. Co za naiwność. Nie miał powodów, by jej ufać. Ta kobieta wielokrotnie dokonywała złych wyborów. Jezus jej przebaczył i miał czelność powiedzieć, idź i nie grzesz więcej. To jest niesamowita scena. Bóg zaufał tej kobiecie. Mam nadzieję, że to do was dotarło. Zazwyczaj myślimy odwrotnie. Zaufała Jezusowi, o nie. Przeczytajcie tę historię jeszcze raz. Przeczytajcie na nowo wiele historii biblijnych, a przekonacie się, że Bóg bardzo często pokłada ufność w ludziach. A wtedy coś zdumiewającego dzieje się w ludzkiej psychice. Kiedy ktoś wam ufa i mówi, uda ci się, będzie dobrze. Przeprowadzono mnóstwo badań na ten temat. Pewnie przekonaliście się o tym z własnego doświadczenia, że kiedy mówicie komuś, że w niego wierzycie i ufacie mu, ludzie sami zaczynają ufać i wierzyć. Jestem biegaczem i czasem biegam w maratonach i półmaratonach. To niesamowite, jak działa psychika. Biegnę ulicami jakiegoś miasta, w którym nie byłem od lat. Nie znam ludzi, którzy mi kibicują. Mam w nogach 35 kilometrów i czuję, że nogi mi odpadają, a ja umieram i jeszcze pozostało 7 kilometrów do przebiegnięcia. Ci nieznajomi ludzie stoją na chodniku, walą w bębny, wiwatują, podają mi wodę i wołają, uda ci się, dobrze wyglądasz, dasz radę, a ja na to, tak, macie rację.
Nie znam tych ludzi, a oni wyciągają ręce i przybijają mi piątkę. W myślach krzyczę, umieram, ale oni krzyczą, jest dobrze, dawaj naprzód. I dzieje się coś niezwykłego. Wielu z was doświadczyło sytuacji, kiedy nie mieliście nikogo bliskiego, ani przyjaciela, który wierzyłby w was. Mieć kogoś takiego to wspaniała rzecz. Ale jeszcze wspanialsze jest to, że Bóg w was wierzy. On wam ufa. Jeśli upadniecie, macie Zbawiciela, Ratownika. Wstawaj i próbuj dalej. Idź i więcej nie grzesz. Niesamowite. Bóg stworzył wszechświat oparty na moralności. Dlatego mamy być moralnymi osobami. Dobrymi, pobożnymi, miłującymi. Przez całe życie od dzieciństwa do starości podejmujecie decyzje. Życie jest pełne wyborów. Wy dokonujecie wyborów, a z czasem wasze wybory czynią was takimi, jakimi jesteście. Ta zasada jest podstawą neurologii. Tak działa mózg. Kiedy powtarzacie jakąś decyzję, staje się to coraz łatwiejsze, a nawet naturalne. Nazywamy to nawykiem. Ważne, by kształtować dobre nawyki. Najlepszym sposobem kształtowania dobrych nawyków nie jest usiłowanie zasłużenia na przychylność Boga, ale ufanie w Jego dobroć, iż nawet jeśli upadniesz, On nadal będzie cię miłował, powierzał ci twoją wolność i dawał okazję do rozwoju. Nie byle kto w was wierzy, ale sam Bóg. Ta myśl wyzwala. Jezus to powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pozostał nam do omówienia ostatni punkt. Przyjrzyjcie się tym wersetom. 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus musi wiele wycierpieć. 17 rozdział. Syn człowieczy ucierpi. 17 rozdział Łukasza. Syn człowieczy musi wiele cierpieć. 22 rozdział Łukasza. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. 24 rozdział Łukasza. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć? Ten sam rozdział. Chrystus miał cierpieć. 3 rozdział Dziejów Apostolskich. Chrystus cierpieć będzie. 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Chrystus musiał cierpieć. 2 rozdział Listu do Hebrajczyków. Chrystus przeszedł przez cierpienie. 5 rozdział tegoż listu, chociaż był synem, wycierpiał. 13 rozdział, Jezus cierpiał. 1 list Piotra, Chrystus cierpiał za was. Ten sam list, Chrystus raz za grzechy cierpiał. Moi drodzy, biblijny obraz rzeczywistości jest porażający. Wyraźnie wskazuje, że Bóg nie jest odpowiedzialny za powstanie zła, buntu i cierpienia. Nie spowodował ich, ani nie wszczął. Kiedy stworzył świat, wszystko było dobre. W przypowieści w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi o polu obsianym pszenicą i robotnikach, którzy donieśli właścicielowi, że w zbożu pojawiły się chwasty. Wtedy właściciel udziela odpowiedzi, która jest odpowiedzią Jezusa dla nas wszystkich. Nieprzyjaciel to uczynił. Odczujcie wagę tego oświadczenia. Jezus nie ponosi odpowiedzialności za chwasty tego świata. Jest to robota nieprzyjaciela. Kiedy widzimy zło i cierpienie w świecie, geneza tej tragedii prowadzi do szatana. Nie znaczy to, że szatan bezpośrednio powoduje każdą chorobę czy wypadek drogowy, ale to on zainicjował bunt. My sami, nawet bez jego pomocy, podejmujemy mnóstwo złych decyzji. Jest na świecie wielu złych ludzi, których szatan nie musi za każdym razem namawiać do popełniania zła. Szatan po prostu zepchnął pierwszy kamień, a ten spowodował lawinę. On jest prowodyrem, a my dołączyliśmy do jego bandy. Jezus nie miał nic wspólnego z powstaniem cierpienia, buntu i zła, a jednak, jak mówi Pismo, przybliża się do nas w naszym cierpieniu. Jest blisko nas, w naszych moralnych upadkach. Wie, że czasem padamy ofiarą szatańskich zwiedzeń, jak Adam i Ewa.
Ale czasami świadomie schodzimy na złą drogę. Podejmujemy złe decyzje, nie przymuszani przez nikogo, ale Bóg przybliża się do nas w naszym cierpieniu. Dlatego Pismo Święte podkreśla, że Jezus cierpiał. Czy chodzi o cierpiące dzieci, cierpiące świat, cierpiącą planetę, cierpiący ekosystem, cierpiące rodziny i cierpiące narody? Możecie szukać odpowiedzi w darwinowskim tłumaczeniu, twierdząc, że Boga nie ma. Ale możecie też przyjąć odpowiedź, jaką jest Bóg, który dobrowolnie poszedł na krzyż. Po co? Aby cierpieć. Dlaczego? Według Biblii za nasze grzechy, bunt i zaniechania. Nie mam wyjaśnienia dla każdego przypadku cierpienia, ale wiem, kto je ma. Nikt nie znosi cierpienia, z którym Bóg nie mógłby się utożsamić i powiedzieć: wiem, przez co przechodzisz. Wiem, przez co przechodzisz. Ostatecznie człowiek jest w stanie znieść bardzo dużo, jeśli wie, że Bóg jest z nim. Nie cierpimy sami i nie umieramy sami, bo On jest zawsze z nami. Chrystus na krzyżu, Bóg objawiony w ciele, cierpiący z nami, ale nie tylko z nami, obok nas, ale nie tylko obok nas, za nas. To jest Bóg, w którego mogę wierzyć. To jest Bóg, któremu mogę ufać. To jest Bóg, któremu mogę powierzyć cierpiące dzieci i wszystkich cierpiących tego świata.